what we've been looking for. I'm seeing mines at 2,000 meters. Cześć, jestem Mangonowa, to jest właśnie, właściwie już nie pamiętam który, chyba 7 odcinek naszego Zagrajmy w Silent Hill Homecoming. I oczywiście na wstępie muszę wam powiedzieć o kolejnych failach, które mi się dzisiaj przydarzyły. Problem polegał na tym, że będąc przy save'ie i będąc pewnym, że zapisałem grę na dobrym slocie. Oczywiście, co miało miejsce, bo wszystko było dobrze zapisane, zresztą sami widzieliście, jak zapisywałem tą grę. Okazało się, że gra mi zrobiła wciula, za przeproszeniem. I w tym momencie udało mi się to przejść jeszcze raz. To, co wczoraj, znaczy to, co ostatnio, przepraszam, nie wczoraj, tylko ostatnio grałem tyle czasu, czyli ponad 40 minut. Musiałem przechodzić teraz od nowa. Znaczy pół na pół. To wyglądało w ten sposób, że jakby mapa była niepodkrywana we wszystkich częściach. Czyli tak bym nie zebrał wszystkiego. No ale dobra. Jesteśmy już w domu, wszystko ogarnięte. Więc czemu by tego nie przejść dalej? Okej, otrzymaliśmy klucz. Więc chyba możemy teraz iść otworzyć jakieś drzwi. Jestem wkurzony, bo muszę to nagrywać jeszcze raz. Myślałem, że sobie ponagrywam i nagrywałem. Po czym się okazało, że no już jednak dużo tego było, więc postanowiłem nagrać coś od nowa. Zaraz, przyszedłem trochę za daleko. To były te drzwi. No nic. Takie... życie. Okej, mamy Josha. Chodź tu, mały wredny gnojku. Skacz. Okej, od Alex. Kurza mnie ten dzieciak. Au. To musiało boleć. No, wstawaj, Alex. Patrzcie, znowu ten obraz z Putinem. No, mamy kolejnego save'a, już widzę, co dali. Nie wiem, o co chodzi z tymi obrazami. Z tym tutaj oto Putinem. Nie mam pojęcia, o co z tym wszystkim chodzi. Jesteśmy w jakiejś restauracji na dole. Da się tu otworzyć drzwi? Nie, nie da się. Gdzie co? Ja sobie to zapiszę może jeszcze teraz, tak szybko. Nie wiadomo, co nas tu może czekać. Wiem, że mam save'a tam zrobionego, tu oddaliśmy to wszystko i tak dalej, ale lepiej być zapobiegawczym, jak tu mówią. Wolę, żeby mi się nie zepsuł zapis po raz kolejny, więc lepiej to zrobić teraz. Okej. Lecimy dalej. Prawdopodobnie te drzwi będą otwarte, bo innych już nie widzę. Let's try to open it. Nothing. Nie! Tylko nie to! Kocham Silent Hilla. Czad. Teraz pewnie będziemy mogli ten przejść? No właśnie. Alternatywny świat. A ty kim jesteś? Mayor Bartlett. Burmistrz. Mayor Bartlett, I need to talk to you. Yeah? Well, make an appointment in my office. Do you remember me? My dad was the sheriff. Who? Adam Shepard?
That idiot couldn't protect a donut shop. Leave me alone. I'm looking for my brother Joshua, and I know he used to be friends with your son. Have you seen either of them? Joey? Joey doesn't want to play with you. Why do you want to know about him? You listen to me, you drunken fool. My brother is missing, and so is your son. Where are they? Drunken fool, huh? Well, the sooner you hit the bottle, the sooner you'll feel better, too. What the hell is this? Belongs to your son, doesn't it? Where is he? Joey? Yes, Joey. He and my brother were friends. I need to find him. You shouldn't have come back, Alex. Times are bad. People don't trust me anymore. I can't protect them. Protect them from what? What did you do? Something has come. Taken everyone away. You can't stop them. They'll get you too. Who's taking them? What are you talking about? Where's my brother? Tatar się obudził. Nie usniesz? The hell is this? Coś go Bóg nie ochronił. Skąd my to znamy? Okej. To już walka z naszym bossem. Kolejnym. Aha, dostałem obrażenia od tego. Moment. Wiem, że trzeba do tego strzelać. Tyle na razie wiem. Dobra. Dobra. Okej. Dobra, Alex, weź sobie health drinka i zmieńmy może broń na jakąś taką bardziej logiczną. Już wiem, o co chodzi z tym bossem. Jak już wspominałem, grałem to kiedyś. Dostanie trochę po łbie. Ciach. Wow, god damn it. What the flower? Jak tam kurczę, jest tak steczka wysoko. No nie wiem, że ty tam padniesz. Nie, nie! Ty idioto. Dlaczego? Dlaczego ten idiota tam padł?
Dobra. Ludziom będziemy musieli go wyciągnąć teraz z tych tarapat. Tarapatów. Jak to się odmienia? Nie wiem, nie ma. Tarapatów. Nieważne. Czy my jesteśmy w więzieniu? Czad. O tym zawsze marzyłem, żeby znaleźć się w więzieniu. Jeszcze w Silent Hillu. Wow. Okej, ludzie. Aha. Nie mam żadnej broni. Super. To jakieś wyjście stąd. Na co się tak patrzysz, Alex? Na co się tak patrzysz? Na co się tu patrzy, tylko... To nie jest na co. Ja nie mam pojęcia. Coś tu spogląda do góry, jakby to było coś... Aha, dopiero teraz się ogarnął filmik. Tam w ogóle coś jest napisane. Deputy Wheeler. Well, well. Back in the world of living. How did I get here? I put you here. Haven't quite made up my mind about you yet. Wheeler, come on, you know me. Let me out. You won't be going anywhere till I get some answers. Start talking. I don't know. Last thing I remember, I was in a greenhouse with Mayor Bartlett. Sam Bartlett? That lunatic? Where is he? I got a couple of questions I'd like to ask him about what's been going on around here. Well, you're not going to be able to ask him anything. He's dead. Dead? Shit! Man, you better start telling me what you're up to, Alex. I want to know right now. I'm just trying to find my brother, okay? I thought the mayor might know something. His son is missing, too. A lot of people are missing, but that doesn't give you the right to kill a man. I didn't kill anybody. Then what happened to Mayor Bartlett? Pewnie mu to powiem, to rozkwasi miłe od razu. Ale dobra. It was some kind of creature, but worse than the others. It came to life out of the goddamn tree. That's what killed him, and that's the truth. I swear. So you've seen the creatures too? We should get moving. I'm not sure it's safe here anymore. Follow me. Okay. Jednak obaj są wariatami. Dobra, spadajmy stąd. Hurry up. Follow me. Tylko niech nam szeryf, czy zastępca szeryfa odda... No dobra, musi otwierać. Niech nam odda staw tutaj cały, bo nie będę biegał bez broni. No, otwierajże. Looks clear. Stay close. I'm gonna check it out first. Idź, idź, mi się nie spieszy. O, dobra, mamy save'a. To co, kolejny szybki save. Trochę jest to irytujące tutaj w tym Silent Hillu z tymi save'ami. No ale cóż. Nic na dobrą sprawę tutaj nie zrobimy z tym. To jest w ogóle komisariat, nie więzienie, tak więc... Spoko. Trochę... się pomyliłem. Hold up, I gotta think. Listen, I think I know someone that can help us out.
And the doctor is tied up in all the same shit as the mayor. Doc Fitch? Yeah, they all know a hell of a lot more than they're letting on. And I'm sick of being in the dark. They? Who are you talking about? No time for that now, Alex. Just trust me. We need to get to the doctor before something happens to him too. Musimy. Teraz pytanie. Stąd wyjść, otwierasz? Otwieraj. Stand back. Come on, the exit is this way. God damn it. Jak je nazwiemy? God damn it. Dobra, mamy broń. Tareczka. Jak nazwiemy potwory? Station. We'll meet you there. Clear a path in the lobby and break down the barricade. I'll cover you. Okay? All right. Ready? Dobra. Czekajcie, ja sobie szybko tą strzelbę doobczaję. Dobra, tutaj jest wszystko z naszą amunicją i tak dalej. Nie wiem, czy będziemy używać strzelby do tych dziadów. Co tu mamy w ogóle? Coś tu było do wzięcia. Tu coś jest. Mapa. Super, mamy mapę komisariatu. Dobra. Więc przyjrzymy się temu, oczywiście. A to dobra, może jednak zaraz, bo on tutaj biegnie. Czy miałem gdzieś iść? Chyba tak. Muszę rozwalić to wejście. Pan Wheeler przeżyje. A przeżyje, dobra, załatwił tego skubańca tutaj z rozwojoną szczęką. Dobra, rozwalaj te deski, rozwalaj. Dawaj, Alex. Sierżant Wheeler. Tak? Łowy, dziadygi. Wow. Ja nawet nie wiem, jak z tym walczyć. Nie, będziemy uciekać. Kantemet, się teraz trochę przestraszyłem. Nie, głupie drzwi. Głupie drzwi. Muszę się gdzieś dostać. Dobra, przeskoczmy to. A patrzcie. Nie dostanie się tu. Kademet, złapał mnie znowu. Proszę, Alex. Dobra. No gin. A ja dopiero teraz mam go zabić. O, no to było niefajne. Jeszcze nie wiem, jak z wami walczyć, Jadygi. Goddammit. Nie, Alex, z wama się bić nie będziemy. Na pewno. O, szkurcze, to teraz to, żebym się zapędził trochę. Tylko unik, Alex, dawaj. To jest exit. No, otwieraj. Aha, dobra. Wszystko jest jak zwykle zepsute w momencie, kiedy tego bardzo potrzebujemy, żeby działało. Okej, Alex, dawaj. Nie wiem, czy wy tu coś widzicie w tym miejscu. A tu jest przejście. Jezu, jestem ślepy. O, goddammit.
Nie to chciałem. Nie to chciałem. Co, rozwalę to dziadostwo. Mamy tu amunicję. No, patrzcie, jak ładnie giną. No dobra. Jeszcze nie zginął. Okej, zmarnowaliśmy całą amunicję. Alex, nie bij tego, tylko weź amunicję. Dobra, mamy strzelbę, znowu musimy przeładować. Tak więc zrobimy sobie to szybko na teraz. Weźmy sobie toporek. Porąbmy to. Porąbmy to. Te deski, to przejście. Cia. Lecimy dalej. Taka trochę dynamika. Za tu wprowadza nas znowu. Dobra, jedziemy Alex dalej. To zamykane wszystko, nie wiem czego się spodziewać. Otwieraj. No aha. Będzie kolejne dziadostwo. Idź ode mnie. Pam, otwieramy coś. Nie wiem co, mamy filmik. Mam nadzieję, że to coś nas nie zabije. No dobra. Już wiem co otwieramy. Dobra. Oj, Alex. Spadamy stąd, o. God damn it. Czyżby maczugo ręki? Tylko w nowej odsłonie. Wow. God damn it. Ale rzuca tymi rękami na lewo i prawo. Znaczy maczugami. Jezu, ale to jest jakieś dziwne. Nie wiem jak z tym walczyć, nie wiem czy mogę w ogóle od tego uciec. Dobra, chyba nie, muszę to zabić. Nie wiem jak to zrobić, postaram się go zabić z strzelby. Dobra, Alex, biegniemy. Au, dostałem. W zasadzie to Alex został. Mi nic nie jest. O ty dziady go. Dobra. Poskromiliśmy to dziadostwo. I wyciągnęliśmy L. Niejaką L. Z którym już chyba mieliśmy do czynienia. No, szybko, szybko, chodźcie. Wow. No, powiem wam, że zrobiła się teraz akcja dynamiczna tutaj w tym Silent Hillu. Chcę, że tak patrzę w inną stronę. Patrzę po prostu na czas, jaki nam jeszcze pozostał. 7 minut. 7 minut nam zostało. No powiem wam, że faktycznie akcja nabrała tempa, jest coraz dynamicznie. Mam nadzieję, że mnie nie będzie zabijało coś co chwilę. Zobaczymy co będzie. Co będzie się działo. Getting worse, Alex. The whole
town is falling apart. And there's nothing we can do about it. No, po ulicach biegają potwory. A, zabijmy ją. Dobra. Wyjdźmy. Co, no w ogóle co w kanałach robi samochód? Wow. Pytanie, jak on się tam zmieścił. Dobra, będziemy obracać. Aha, muszę cały czas naciskać. No, otwieraj. Przechodź. Okej. W sumie mogłem jeszcze sprawdzić poprzednie pomieszczenia. No dobra, sprawę, mogłyby być tam jakieś health drinki czy coś. No ale... dajmy sobie już spokój, tutaj się chyba nam tego nie da otworzyć. Wojskowe triki, sztuczki i wszystko. Nie lubię wody. No, wiedziałem, że tu będzie już coś chodziło. O, jest, kujejku, jest was tu trochę. Fast. Właś. Daliśmy radę, ale zostawiliśmy naszą kompankę. O, dobra. No nie gadać, nie przyjdziesz. Dobra. Jak pójdę sam tędy. Czy ona tutaj do mnie dojdzie? Czy nie bardzo? Czy muszę zabić te dziadostwa, żeby ona tutaj mogła się dostać? O, amunicja. Dobra, będziemy mogli ich potraktować z pistoletu. Ciach, dobra. Dawaj sobie radę, no wreszcie. Chodź. Move your pretty ass and get out of here. O, mogę wyłamać drzwi. Czy mam łom? Rurą mogę to zrobić? Mogę. Bardzo ładnie. O, mamy jakąś pompę kolejną. Tu jest jakieś zasilanie, ale to nas nie obchodzi. Spróbujmy sobie to otworzyć. Odwrócić. W zasadzie. A, dobra. Nie ma wody. A ryby w wodzie nie mają jak pływać? A nie, bo tu jest jeszcze jakieś przejście. To dobrze, że to zauważyliśmy w porę. Wyprzedziłem fakty. Tam, pam, pam, pam. Alex, idziemy. Spinaj się i będziemy mogli teraz zrobić save'a i prawdopodobnie to będzie ostatni save na dzisiaj, bo tak, bo to już minęła tutaj minuta, idealnie się zmieścimy w czasie, tak więc zapiszemy sobie tutaj kolejny etap naszej podróży wspaniałej.
Wybaczcie, że tak podziwiam inne części mojego pokoju, ale obserwuję zajebisty zachód słońca. Dobra. Ja już wychodzę właśnie z gry. To byłoby na tyle dzisiaj. To byłoby dzisiaj na tyle. Nieważne. Tak więc pamiętajcie o łapkowaniu w górę, subskrybowaniu, jeżeli chcecie dalej oglądać, i komentowaniu tego filmiku. Dawajcie jakieś propozycje, tak jak już wspomniałem. No okej, oglądajcie po prostu dalej. Trzymajcie się, na razie.